Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z Prison Architecta. Powiem szczerze, tak. Troszkę tutaj pozmieniałem sobie, także podłoga jest drewniana w bibliotece. Tutaj jest mozaikowa. Tutaj też jest drewniana. Takie tam. Tutaj są białe kafle. Tu chyba też. Także takie tam drobniutkie rzeczy, jak widzicie. No, tutaj też w sumie. Także musiałem dorzucić dwa wózki jeszcze do odbierania ich uniformów. Powiem szczerze, że miałem problemy. Przed chwilą właśnie jeden więzień się nie zgodził z decyzją naszego naczelnika, także dobrze, że był tutaj właśnie strażnik, także dziabnął go po prostu paralizatorem i wszystko skończyło się w miarę pozytywnie. No niestety miałem również dwie śmierci, a to dosłownie w parę minutek po wyłączeniu tamtego nagrania. Nie wiem czemu, no właśnie za dużo nicy były, czyli ich potrzeby. I teraz zrobiłem tak, że po prostu na początku dałem shower, bo jeżeli jest free time najpierw, to oni mają problem ze wstaniem. Oni po prostu śpią sobie w tym free time, gdzie po prostu mogli sobie... najzwyczajniej w świecie po prostu się odlać i tak dalej. Także chyba zacznie to działać z tym cloutingiem. Mogliśmy po prostu dwa wózki w ciało. Tak mi się wydaje. No i także dwie śmierci miałem niestety. I słabo. Także mam 21 tysięcy tylko. Ale coś tu robią, coś tu się dzieje. Coś tutaj kombinują. Aha! Również miałem jednego typa. Oczywiście wszystko jest dosłownie w chwilkę, no jak mówię, w chwilkę. Że po prostu nie wyłączyłem nagrania i to chwilkę sobie jeszcze grało. Ale zdążyłem zauważyć, że dostałem faktycznie 3000 za typa, który wyszedł, a który nie popełni żadnego czynu wbrew społeczeństwu. Także... Dobra, ci tu se jedzą, ci se jedzą. Najedzeni wszyscy elegancko, do spania. A, ten jest tutaj uzależniony. Właśnie, jak wygląda nasz intelligence? O. Dobra, nikogo nie można zwerbować. No trudno. Także, kochani, może zobaczymy teraz ten. Tutaj mam strażnika patrolującego, ale go zdejmiemy stąd na razie. Zróbmy sobie shakedown jeszcze raz. Ostatnio nie robiłem tak często. Myślę, że warto. Czasami. No i chciałem nicy zobaczyć potrzeby ich duchowej przemiany. A, na razie nie ma. Także spoko. 60% dał, elegancko, czyli jednak coś tam się dzieje jednak, kochani. Także fajnie. A, faktycznie ich trzeba do izolatki. Może to wszystko wpływa. Może po prostu oni w izolacji siedzą, potem im potrzeby rosną i tak dalej. No ale kurczę, kara musi być, nie? To powinni chyba w sumie zrobić, że jeżeli ktoś tam siedział faktycznie długo w izolatce, no to dwa razy się zastanowi nad tym, czy będzie chciał potem. O, komura. Za komurę można dostać 2 lata więcej. Tu coś zbiera. To jakaś masakra. Co się z tym dzieje?
Coś tu się złego stało z tym. Naprawdę coś złego się stało. Zadasz w sumie dismantlować. Jest, jest. Dobra, tu siedzą sobie skurczybyki. Może tu ktoś będzie. O, o, o. Tak, i teraz... tu można. Recruit informant. No właśnie. O to chodziło. Ten też może być. Ten już jest. Tego też. Ciemniemy. A co? Także on z automatu zostaje wypuszczony z latki. Ale widzicie, jest ten suspicious. Nie? No właśnie, to podejrzenie, że on jest jednak faktycznie tyką. Dobra, z tym shakedownem. Kurde. Ja mam w ogóle ludzi od tego? Czterech. Wydaje mi się, że trochę mało. Wiem, że mam kasę na minusie. Wydaje mi się, że warto by. Ale kazałem wam przynieść te lądry, baskety. I co z nimi się stało? Dobra, przynieśli. Spoko. Macie free time'a teraz na chwilę. Dobra, 12. Kurczy byków. Extremely deadly. To może być masakra. A ten Cage to jest koleś, który pracuje tam na górze. Też ma nic. Mega. Czemu ten łazi tu gdzieś? Dookoła. Może on tak wiecie. No, słuchaj, Cage. Jak by ci to powiedzieć? No i tam gdzieś łaźnie dookoła, nie? A mam tutaj ochotę dziabnąć. Kochani, Windowsa. Windowsa dwójkę. No, to trochę kurczę jednak. Dobra. Jest realist! Patrzcie, patrzcie państwo. On to i tak jest realist, chyba tak czy inaczej po prostu. No i uwaga. No nie, po prostu on jest realistem. Chociaż... widzicie? Trzy koła. Jest za to. Chyba, że został faktycznie wypuszczony wcześniej. No i spoko. Tylko, że nie ma mi kto robić teraz. Widzicie, jest work time, nikt tu nie pracuje. Masakra. Koniec. Kiedy przynajmniej coś tam spadają. Są to jakieś pozytywy z tego wszystkiego. Zero dangera. Ile mam osób? 39 to 54. 19 normal security protective nikt, ale minimum security 10 jest, tylko ich zostało, ale to jest, oznacza, że ja mogę przesunąć w tym momencie. No właśnie, tu jest 10 i tu jest 10, przesunąć po prostu maksymalnych tu. O. Tutaj. Dać tak. I zaprosić nowych panów. Już teraz. Zwykłego. Tych. Jest to pomysł. 21. O, masakra. 21, czyli będzie za dużo. Dużo za dużo. Tak mi się wydaje, no ale... tu jest tych łóżek. Właśnie jak to wygląda? Capacity na medium jest 29, a przyjedzie 21, a jest 19. Także dużo za dużo. I będzie to trzeba niestety wstrzymać w tym momencie. Wydaje mi się, że następnym razem i tak przyjadą. 21... też może. Może nie.
60% tutaj zdaje tego. 11 czeka, no ale to sobie poczekają. Na wyjście. No i spoko. Coś chciałem tutaj zrobić, ale nie wiem co. Ten tu lata. Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje z tym? Czemu to jest ten błąd? Nie zrobiłem. Ty, weź tu. Może tak. Tu byś posprzątał. Zamiast tam latać. Faktycznie, coś tu się spieprzyło z tym. Słuchajcie, kochani. I dlatego oni mieli problemy, bo nie było tych kusków. No, sprzątaj, sprzątaj. Nie, no to musi być poprawione. To nie może tak być. Co się dzieje teraz? Bo tu czekają nowe ubrania dla ludzi. A tu nic. Tutaj w ogóle basketów nie ma. Czy gdzieś jest? Jest jeden. To. Pytanie, czy to był dobry pomysł włączyć tych z tymi. Chociaż, jak mówię, no ma teraz. Teraz będą mieli free time'a, więc. Więc się odleją i wszystko będzie ok. No właśnie. Także dobry pomysł. Z zrobieniem tego. No dobra. Która jest godzina w ogóle? 9, dobra, można zobaczyć. 19. No 19 myślę, że spoko. Bo tu mamy tych łóżek ile? 10, tak? Tu jest 3, 11 tych łóżek jest tutaj. Zresztą tutaj można zobaczyć przecież, nie? Mamy tak. 10 więcej łóżek. A tu jaki jest ten? Jaka to jest cena? Sterowana. Dobra, to damy tylko tak. Ten tu jedzie z tym wózkiem. No, w jedną stronę to działa, no ale nie zamierzam, kurde. Co chwila rozmontowywać tych wózków, nie? Nie, no ale zabierają to chyba. Jest okej. Czy tu jest jakiś ten? Strażnik na patrolu. Co? Tam. Tak, do komu mówię. Teraz wejdzie tam. O! Pięknie. Także faktycznie warto było zrobić tego parola. Bo to jest po prostu czysta kasa też. Z nich. Także spoko. No można oczywiście zwiększyć ten zakres. Ale wydaje mi się, że ten jest w porządku, bo wtedy jest mniejsza szansa na to, że dostaniemy karę 10-tysięczną, a to już by było faktycznie niefajne. Tu się ktoś uczy. Tu się chyba nikt nie uczy. Clear connection. No właśnie nie wiem, czemu clear connection działa na tym. Aha, taser certification. A to ja nie chcę. Taser certification. No, teacher. Bo i tak go nikt nie potrzebuje. No właśnie. Może teraz ktoś przyjdzie właśnie. Jutro.
Przyjadą nowi więźniowie, którzy będą potrzebowali właśnie może jakiegoś spiritual guidance. Working. Nie, tu się w sumie też nic nie dzieje już tak. Szczerze powiedziawszy, no niby miało być tak, że teraz jak ci ludzie mają tam swoje te cechy, że tam jest legendary i w ogóle, co to nie on, to jednak tak czy inaczej no jakieś takiej większej akcji nie było. Chociaż tutaj były te dwie śmierci takie, nie wiadomo skąd i po co, jak było tak, wiecie, się robiło troszkę gorzej, to faktycznie? No, powiem szczerze, przeraziłem się delikatnie. Cisa jedzą, teraz widać, że i tak jest więcej posiłków niż tych. Także nie wiem, czy to nie jest kwestia przypadkiem ilości kucharzy. Też. Tu miał być trzech w końcu. No jest trzeci. Dobra. Dobra, czas spać. I jutro przyjeżdżają nowi chłopcy, więc warto by ich przywitać. Czy ja mam ludzi odpowiednią ilość? Mam. Także jutro, mam nadzieję, już będzie spoko. No i dobra. Ten delivery w sumie bym zwiększył. Tylko nie widzę, gdzie on. Tu. O. I już, dobra, niech ten czas leci. Bo. Zwyczajnie. Chciałbym nowych ludzi przywitać. Jednego janitora mamy, tak. I to wolałbym też, żeby on tutaj zbierał. Może to działa wszystko? No. Tu light jest. No faktycznie zbiera tutaj to. No właśnie, będą to chłopcy w ciągu dnia. Działają z tym. O, widzicie. Działa chyba to. Gdzie on to idzie? Tu. Coś tam zabiera, tu coś tu. No może faktycznie to działa? Nowe ubranka. No może? Wszyscy do showera. Uwaga, czas leci nieubłaganie. I okazuje się, że co? Że przyjeżdżają. Właśnie. Nie, dobra, to jest ok. Ci zostali wypakowani. A, bo to są jeszcze w tych. W tych praniach normalnych. Chyba. Tak mi się coś wydaje. Dobra, jak ta nasza wtyka? Tak zwana. Coverage 50%. On route. Tamten chyba jeden wyszedł. Po prostu. Niech on zbiera informacje. Wszelakie. To jest telefoniczna. Fajki to tam. Tam nic. Nie, chyba się nie może do tego dostać. Dobra, potem jest 8 przyjedzie. Ale nikt nie zostaje uwolniony, także na razie będę musiał sobie
tak to zrobić. Pewnie część tutaj wejdzie. Naszych nowo przybyłych. No i kurczę blade, powiem szczerze, że... Aha, ten tutaj sobie siedzi. Field Fighter, a wy po co tu? Aha. On ma sesję, tam behawioralną. No to jest dobry pomysł. Żeby miał. O, o, o. Kolejny wyszedł, spoko. Trzy koła. Bardzo mnie to cieszy. 54 na 54. Tym, że tutaj jest tylko ten skrzydełko dla tych, wiecie. Ciężkich. Chociaż ile ich mam? 9. No to jedna cela się niestety marnuje. Ale cóż. Życie. Także tu sobie siedzą. No właśnie. W tych celach. Czy tu się coś dzieje? Working, working. Spoko. A te kursy są w ogóle robione? Dlatego? Na Carpentry, no właśnie. Czterech jest zainteresowanych. Ten jest active, active. Spoko. Jeszcze czterech jest zainteresowanych. Osiem zainteresowanych. To jest dobre. Behavior terapii. 7 w kolejce. Ten farmakologiczny. To później będzie. 10, 11, tak? Alcoholics Group terapii. Wyczuła go jeden z 5 jest. No i dobra. Chyba, że to po prostu są różne wyznania. Wiecie, o co chodzi? To raczej nie jest jeden do wszystkiego. No ale dobra. Kamery wszędzie muszą być, co prawda. Spania sobie idą. Ale nie szkodzi, przydałby mi się... Właśnie ten, co tutaj tak popiernicza z lewo w prawo. To jest jakaś masakra z tym koszem. Proszę go zdemontować. I cyk. No, powiem szczerze, kurczę. Dobra, kasa jest. Jesteśmy na plusie, tak czy inaczej. Plus na plusie mamy... no, wszystkie eksporty. Plus ewentualnie dodatkowo kasy z tego. Z więźniów. Niemniej jednak na minusie mamy... wszelakie terapie. I programy, które działają. W tak zwanym międzyczasie. I kurczę blade, powiem szczerze, że... Jestem ciekaw tego, co się będzie działo dalej. Przede wszystkim właśnie ta terapia narkotykowa mnie interesuje. Bo to przynajmniej jedno łóżko musi być. No właśnie, gdyby zainwestować w łóżko... Tu jest, to może by i więcej tych było. Pharmacological treatment. No właśnie, z 10 w kolejce. Co potrzeba do tego? Dobra, czyli jednego faktycznie doktora, jedno łóżko potrzeba. Może to jest pomysł z tym doktorem. Bo to jest naprawdę... jakaś masakra. Dobra, jak wygląda sytuacja teraz?
Aha, to jest alkoholik grup terapii. A mi chodzi o... Gdzie to jest? O, tu. No właśnie, tu jest dwóch, dwóch, dwóch. 10 do 11, 10 do 11. 11 do 12. Zobaczyć jeszcze raz. Tu jest parol hearing i spoko. Tu jest ten... Irmari. Tylko nie wiem, który jest który. To zabierzemy, żeby ktoś tu mógł być, no wiecie, na tym, nie? O, coś takiego może. To może być dobre. Żeby to tak działało. Dobra, shower, shower. Wszyscy są zadowoleni. Dokładnie, spadają tutaj potrzeby. Elegancko, elegancko, elegancko to teraz działa. Faktycznie trzeba było to zamienić. Posiłków jest wystarczająca ilość. Tak jesteśmy na plusie. A faktycznie z tymi narkotykami warto by się rozprawić wreszcie raz na zawsze. Z tym, co tu się dzieje. Dlaczego ten tu jest? Tu. Dlaczego? To jest kantyna dla was wszystkich tutaj, dla tych dwóch. Ci mogą być tylko tu. Dobra, Reform Program Session faktycznie nas sporo to kosztowało. Tutaj, ale są, kurczę, są ci ludzie tutaj. Niech ten sobie patroluje tu. Chciałbym więcej wiedzieć na temat. Success Chance 3%. Ten jest dobry. Da. Tu też całkiem nieźle idzie, tu też. Patrzę tutaj attendance do success chance'a. Ten będzie dobry. A taki se. Tutaj słabo, ale tutaj mamy paru tych ludzi. Może faktycznie. Może faktycznie zdają. No faktycznie 40 tysięcy jak mi da, to będziemy robić nowy blok. Albo nowy blok, albo kupimy ten teren po prawej stronie. W sumie teren to ja mam. Tutaj jest nie za spodarowany. Albo tu. Jakoś tak tu. Przez Staffrom albo tędy. Połączyć. To wyglądało. Walls. Tutaj walls by wyszły jakoś. Tylko tutaj bardzo szybko można by po prostu przejść pod. Gdyby tutaj były te, nie? Cele. Cyk, cyk, cyk i hops, bo ten mur, perimeter wall, kosztuje 200. I on by mnie kosztował 12 tysięcy za samo tutaj zrobienie. Bo jedna cela kosztuje 500 plus budowa tych wszystkich. Tak, tu jest 200, 100, 200, tak, 500. Plus budowa fundamentów i tak dalej, ścian. Ścianka jest za 50. A ty masz ścianki tak, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli masz 200, czyli prawie mniej więcej około 1000 liczę. Za jedną celę. No to powiem szczerze, że... A faktycznie... Coś tu się dzieje z tymi. Weźcie 8, success często. No właśnie, ten jest w programie. Success często jest dosyć duży. Toxicated, ogólnie w dobrym nastroju. Normalnym. No to kurczę, powiem szczerze, że jest to jakiś pomysł.
tym wszystkim, co tu się dzieje. Najbardziej cieszy mnie to, że faktycznie ten... ta akcja z reżimem wyszła. I spokój jest i cisza. To jest dobre. No i że te lekarki wreszcie się przydają, nie? Faktycznie można tam człowieka... no, wyrwać z nałogu. Tu jest trzecia godzina, tu jest sporo tego. W ogóle jak właśnie wyglądają ich potrzeby, bo ja ostatnio tego... uuu, wiertara! Teraz zrobimy ten shakedown. Potrzeba tylko snu w sumie. Teraz i no to macie. Chcę poczytać. Dobra, śpijcie sobie. To wy sobie śpijcie, a ja robię shakedown. No ale dobrze, tego drugiego woźnego zatrudniłem. Tak mi się wydaje. Czemu on tutaj wkłada tą? Potem nie może wyjąć tego. Chyba. Tu się dzieje coś niedobrego. No i teraz tu się dzieje niedobrego. No, ten shadow to po prostu dobre narzędzie. Teraz kurczę, faktycznie się go częściej używa. No, skurczybyki są sprytne. No bo co? No. Shower, shower. Pada, pada. Dobra, nic, mam nadzieję, się nie wydarzy. Złego. Jak tam nasz informant? Jeżeli w ogóle jeszcze żyje. No i właśnie. Trucizna. Nóż. To nie jest stoikal. Stoikal, stoikal. Tego noża nie chcę. Znaczy nie chcę, żeby ten nóż został zabrany. Także mniej więcej z tej perspektywy będziemy patrzeć sobie dzisiejszy dzień. Coś tu pójdzie. Nie, to jest gardener. Ci tu odstawiają na półeczkę, jak widzicie. Tu ci się modlą. Spiritual guidance. No i spoko. Ale mniej więcej tyle samo kasy ciągle jest, nie? Program session, program session. Ci tutaj się uczą. Success chance terrible. Tu 57, to spoko. Tu całkiem nieźle. Ja. Parę sesji, parę sesji. Kolejny cash flow. Za co ten cash flow leci właśnie jest? Dobra. Ty. A teraz to już masz. Czujemy wszystko. To nie tak prędko, mój miły.
tego co do patrolu. Wyrzućmy. Czy ja faktycznie mam tak mało strażników? Wydaje, że... Że jakoś takich mało jest, w sensie, że faktycznie... O, poko. No, także faktycznie tu jakaś kasada leci. Teraz jest wystarczająca ilość łóżek. Dla wszystkich. Tu ci się terapiują, tak? Attendance i success chance. Elegancko. Zobaczcie. No. Mega. Dobra, kochani. Póki co wszystko działa. Także widzimy się w następnym odcinku. Co nie wiem, co się będzie działo. I już. Mam nadzieję, że wtedy jakaś kasa wpadnie. I tutaj sobie... Znaczy, w sumie to tak. Będziemy się widzieć, jak faktycznie zarobię sobie już to. Tę kasę, te 40 tysięcy. Bo w sumie nic tu się aż takiego nie wydarzy. Mam ostatni ten blok C. Na 10 tysięcy na początek. Tam bym to dziabnął. Muszę mieć ile? Capacity do 100. Mam 54, więc musiałbym zrobić takie samo więzienie w sumie. Zastanawiam właśnie, jak to zrobić. Czy może tutaj jakoś dorobić kawałek? Z prysznicami na dole. Tutaj w sumie jakby był taki ten. Tutaj nie wiem ile dokładnie. Jakoś to sobie to rozplanuję. Niemniej jednak... Coś takiego by było, myślałem. Tu. Mniej więcej i tu mieć, wiecie, tu jedną celę. No, mniej więcej... Tutaj, tak. Tak, dobrze mówię? To na 3 na 2, no. No. Coś takiego, wiecie, o co chodzi? Tu. Tu korytarzyk. I tutaj znów. Taką celę, nie? I tak dalej, a tutaj z tej strony. No, tak żebym miał faktycznie... Po prostu to podzielić to na jakieś bloczki takie pomniejsze. Wiecie o co chodzi? Mniej więcej. No, czy tam ileś. No i tak żeby było po prostu albo po 20, albo po 10. Mniej więcej. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć powiedzmy. No, czyli po 20 takie bloczki, 4 takie, większe to jest 80. I już. No i ewentualnie tutaj coś dorobić, czy taki mały bloczek. Powiedzmy dla jakichś supermaxów, nie? Bo chodzi o to, żeby to jest samą pojemność zwiększyć, a niekoniecznie mieć tylu więźniów, nie? Także to by było coś takiego w przyszłości. Tak mi się wydaje. No i tyle. Także ci by mieli po prostu tutaj gdzieś jakieś swoje prysznice, czy nawet mniejsze to zrobić po prostu, żeby tu był ten prysznic dla tych wszystkich. Coś takiego. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie już to będziemy mieć tą kasę po prostu z tego Education Reform Program. Mam nadzieję, że to się uda. Także dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!